the past. No one owes you anything, I think. You need a shotgun blast, a kick in the ass. So paranoid, watch your back. Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Marek Obragi, a oglądacie już kolejny odcinek serii Far Cry 5 na maksymalnym poziomie trudności, jakim jest możliwy, czyli ciężkim, i gra na 100%. W ostatnim odcinku wykonywaliśmy typowe misje poboczne, bodajże to było grillowanie i przerwa na dymka, która akurat mi się uszkodziła na nagraniu, ale wytłumaczyłem, o co chodzi w tych misjach. One polegały na jednym i tym samym, czyli zbieranie skór z przejechanych zwierząt, co było dosyć problematyczną sprawą. Wyzwoliliśmy ostatni posterunek kultu na regionie Whitetails. Widzicie, już mamy 4x4 wyzwolone posterunki kultu i jedną poboczną misję bodajże załapałem, czyli strzelnicę właśnie w tym tutaj regionie, znaczy w tym miasteczku, który właśnie jest tutaj, wam pokazuję, jest dosłownie na środku region Whitetails. I bodajże w ostatnim odcinku zastanawiałem się, gdzie to jest kluczyk. Właśnie go znalazłem, już wam mówię, gdzie on był. Ten kluczyk był tutaj, jak ten gościu, jak ta laska raczej dosyć posturnej wagi, sprzedająca tutaj ogólnie, i tutaj gdzie jest właśnie jej ogólny sklep. Widzę, że to jest typowy sklep z bronią. No tutaj bodajże na tym regale stał ten kluczyk, i przez przypadek go podniosłem, ale mówię, pokażę wam na nagraniu. I tu jest jeszcze jakiś opis: oficjalny biuletyn strażników leśnych, amunicja do karabinów, czyli typowy asortyment. Okej. No i tutaj chyba tu też nic nie zrobię, nic nie przeczytam. Dobra, ja już nie sprawdziłem jeszcze tej hawiry tam, co było właśnie, co otworzyliśmy właśnie drzwi poprzez ten kluczyk. Ale to jest typowa amunicja pewnie, dużo granatów, kamizelka, dużo amunicji, czyli rzeczy, które już typowo kupiłem. Można zazwyczaj tu sobie wpaść i uzupełnić amunicję, jeżeli tej amunicji owej nie mamy. A ja mam tyle kasy, zwróćcie uwagę, jeszcze sprzedawałem skóry, że z tym nie będę miał problemu. W tym odcinku zajmiemy się poszukiwaniem Preppersa, jak to zawsze jest moja kolejność właśnie w wykonywaniu misji w Far Cry 5. I załapmy tutaj pierwszy Preppers. Preppers, kto nie oglądał skrzynki z Preppersjami, kto nie oglądał ostatnich moich odcinków, to są takie ukryte typowo skrzynki, w których możemy bardzo wartościowe rzeczy pozyskać, choćby nawet punkty tutaj talentów do ulepszania naszej postaci. To są właśnie te punkty. I teraz tak, ogarnijmy, gdzie tu jest najbliższy punkt Preppersa. Oj, w cholerę daleko są te Preppersy, jeszcze na takich terenach, gdzie w ogóle mnie nie było. Czy jest jakiś Preppers, na którym ja terenie ogólnie stacjonuję, który był odkryty? Powiem wam, nie. Nie ma nic. Tu już jest Faith, także na razie nas Faith nie interesuje, bo będzie dosyć wymagający region. No nic. Obierzemy sobie właśnie te skrzynki, które tutaj mamy, skrytki Preppersa. Tak się przyglądam, tutaj nie ma na tym odkrytym terenie tych skrytek. A nie jest, przepraszam, jest jeden. Jest jeden tutaj i nawet się możemy tutaj transportować szybką podróżą, także zróbmy to. I zobaczymy, co tam na nas będzie czekać. Upadek jest blisko, tym razem życie jednostek będzie ważniejsze od tłumów. Jacob Psit, który chwilowo gryzie piach. Raczej na stałe będzie gryzł piach, bo go załatwiłem dosyć konkretnie i zabrałem mu właśnie tą ową snajpę. Dobra, tutaj mamy właśnie tą skrytkę, nawet tutaj się świeci takim brylancikiem zielonym. Także ogarnijmy temat, co tu mamy. To jest notatka Preppersa, przeczytajmy ją sobie, bo to jest priorytet, żeby je odnaleźć, te skrytki. Pozwolenie na zasłomowanie. Nazwisko wioskodawcy. Nazwisko wnioskodawcy: Thomas Liver and Licover. Lokalizacja: Silver Lake, Montana. Opis: mała Cessna pod wodą. Uwagi: The Spirit wpadł do jeziora wraz z pilotem Freedom Tinerem 8 marca 2013 roku. O matko, to same szkielety pozostały.
Z wraku odzyskano kasetę. Klucz pozostaje zaginiony. Dziwne. Homa Save and Record Stealing Montana Pismo pod wodą. Czyli musimy chyba zanurkować w związku z Stone Creepersem. Klucz pozostaje zaginiony. Rytuał przejścia złomiarza. Znajdź klucz, żeby otworzyć kasetę. Gdzie ta kaseta jest? Zacznijmy od tego. To chyba jest tutaj. Tak jest. Widzę już 3 punkty umiejętności. Dobra. No to ślub. To nie będzie takie łatwe, powiem wam szczerze. Nie wiem, co to są te punkty. Jakby się zacznie dusić, to się wkurwie. To chyba gdzieś tutaj. No już się dusi, już się dusi, już się dusi. O, 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 o. Dobra, jestem ogólnie w strefie poszukiwania, ale to nie będzie łatwe, już to widzę. Dobra, próbujemy jeszcze raz coś znaleźć. Mi się wydaje, że to gdzieś w tych miejscach, gdzie są te zielone, gdzie te flary zielone się palą. Dobra. Znaczy nic nie znajdziemy. To jest przeszukany, dobra. Spróbujemy podpłynąć tutaj. Dobrze, że odblokowałem sobie umiejętność na dłuższe pozostawanie pod wodą. A tu jest pewne, to niestety nie o to chodzi. Szybciej, 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 bo mi się udusi postać. Uch, dobra, udało się. Dobra, jeszcze raz próbujemy. Dobra, najbliższa flara. Tutaj nic nie ma. Spróbujemy tam teraz poszukać. Może to tutaj jest ten kluczyk. Dobra. Jest coś. Chyba mam. Dobra, udało się. Na powierzchnię, szybko. Szybko, szybko, szybko. Uch, udało się. No nic. Zdobyliśmy w miarę szybko ten Creepers. Nie był za bardzo wymagający. Niektóre są naprawdę wymagające, bo wymagają jakieś rozwikłania, jakieś zagadki. Tutaj aczkolwiek mieliśmy banalną sprawę, wystarczyło podpłynąć pod wodę i temat ogarnąć. Ogólnie teraz się zastanawiam nad zmianą stroju, tak mi jakoś naszło, naszej głównej bohaterki. Nakrycia głowy, strój, jakie mamy tu fajne stroje. Typowo to nic fajnego nie ma, żeby tu coś ogarnąć. Tu komando Foki. Czy ja wiem? Możemy założyć to, ale górę to bym sobie zmienił. No co bym sobie zmienił górę? Bardzo mi się podoba ta melodika tutaj w tle. Kupię sobie to. O, mogłem 100 srebra. Ach, niewolnik mody. Osiągnięcie odblokowane. Tak jest, weźmiemy sobie górę oczywiście, znaczy nie, strój nie. Włosy nie, nakrycia głowy też mnie nie interesują. Strój, specjalny strój, mask, o, specjalne stroje jakie są? Wow! Specjalny strój. Fajny. Lub ten, nie, na razie mnie to za bardzo nie interesują te specjalne stroje, chyba że będą coś więcej. Gdzie tu są rękawice? Nakrycie go dodatkowe ręce, dodatek do łap. Jakie są takie fajne? Co to jest? A, pierścienie. Pierścienie mnie za bardzo nie interesują. Rękawice nie. Jakieś fajne bym chciał, ale bez palców. Co to jest? Fajne. Bierę to. No i co? Teraz się możemy pobawić trochę bardziej. Dobra, blokujemy sobie tą skrytkę i ruszamy na inne. Szkoda, że tu się szybciej nie można. Nie, można, naciskając shift. O, przepraszam, bardzo spalić się chce. Tak jednak się gra ostatnio w swoje gry do 4 albo 3 w nocy, tak macie. Yeah, dużo kasiory. Rytuał przejścia złomiarza ukończono. Skarb Creepersa ukończony. Bardzo mnie to cieszy. I to był jedyny Creepers na odkrytym terenie.
Teraz będziemy musieli szukać poza rejon. Najbliższy mamy bodajże tutaj. Przetransportujemy się tutaj w takim bądź razie. Tylko, że zrobimy desant powietrzny. Desant pozwala mi szybciej się przedostać do punktów, które nie są oznaczone typowo. Nie są ogarnięte poprzez szybką podróż. Jak mamy właśnie w tym przypadku. Przykład. Dobra, tylko ja sobie muszę oznaczyć te prepares. To jest trochę daleko, ale... ale samo szybowanie. Shift. Dobra, sobie tutaj spróbujemy poszybować trochę. Dobra, ale to z tym szybowaniem to czasami słaby temat. Tu widzę, jest jakaś chatka, oj. Oczywiście jest broniona przez jakiegoś frędzla. Oj, 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 już mi się nie rozbił czasami. Dobra. Okej. Dobra, tam mamy tą chatkę, ale jak widziałem kogoś tam, jakiegoś wrogiego przeciwnika, ogarnę temat. A teraz jestem tak za blisko, wezmę strzelbę albo rewolwer. Co to jest? Niedźwiedź, dobra, strzelba. Wykurzaj mi stąd. Dobra. Przeładuj. Ha, niedźwiedź zabił tego gościa, co pilnował tej chaty. Bardzo ładnie. Pozbierajmy sobie skóry, przeszukajmy gościa. Tu widzę, mam płytę winylową do misji. Jednej właśnie pobocznej, także zbieram. Weźmy to sobie. O, i zebrałem 5 na 5. Wróć UNI-emu cały ten zestaw. Bardzo fajnie. Będziemy mieć misję z głowy. Kto też zbiera, jest ogarnięty właśnie w zbieractwie, jest zafascynowany Far Cry 5C, to wam pokazuje, że właśnie ta płyta ostatnia winylowa, przynajmniej w moim przypadku, była właśnie w tym miejscu, czyli przy skrytce Prepers. Kto jest zainteresowany, to niech sobie zobaczy. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy Srocz. Manuskrypt Diego Densiego. Moja obsesja dotycząca wielkiej stopy zaczęła się, gdy byłem jeszcze nastolatkiem. Dorwałem na lato robotę opiekuna w pobliskim obozie. Zajmowałem się grupą 12-latków, obierałem ich na wycieczki. Wyprawy kanadyjskimi po prostu dbałem, żeby nic sobie nie zrobili. Wychodziliśmy też do lasu na dłuższe trasy i obrozowaliśmy w głuszy. Nigdy nie zapomnę tego, co wówczas zobaczyłem. Zrobiliśmy obóz głęboko w lesie i prawie już skończyliśmy lokację, gdy usłyszeliśmy, że coś dużego chodzi wśród krzaków. Z początku przeraziliśmy się, że to niedźwiedź, ale to, co usłyszeliśmy tamtej nocy, w ogóle nie przypominało niedźwiedzia. O kurwa, sprawa dla Archiwum X. Bardzo ciekawe, czy to by było może w tym lesie? Kto i wie. Tomb Raider obmiewał zjawiska nadprzyrodzone, tak samo może być w Far Cry'u. Far Cry może też było taki momentami, choćby nawet ta misja z Nie z tego świata, którą ostatnio przychodziliśmy. Dobra, tu są, widzę, drzwi, które związane są z skrytką Prepersa. Przeczytajmy sobie, o co w tym chodzi, w tej misji. Odręczna notatka. Przepraszam, że zamknąłem drzwi, ale nie mogłem już czekać. Usłyszałem hałas koło chaty i musiałem to sprawdzić. Jeśli potrzebujesz swojego sprzętu, kieruj się ścieżką na północ. Jestem przy starym punkcie obserwacyjnym. Czuję, że nasze polowanie niebawem dobiegnie końca i będziemy mieć dowód na istnienie Saksquita, czyli wielkiej stopy, tak się w niektórych regionach mówi w Ameryce. Szykujcie kieliszki. Ciekawe. Na tropie Saksquisha. Okej, znajdź Delsiego przy punkcie obserwacyjnym. Bigfoot, tak jest. Tu koleżanka na coś napomknęła. O tej wielkiej stopie. Ja sobie, moim zdaniem, trykam się trochę, ale nie, dobra. Wziąłem sobie lepszą amunicję, dalekodystansową, do strzelby. Powiem szczerze, możemy tą... Dobra, załatwiliśmy skunksa, bo to jest bardzo... bardzo ryzykowne zwierzę. Niby się nie wydaje, ale tu nawet potrafi indoor zabić kogoś. Także miejcie to na baczności. Dobra, to jest tamten punkt widokowy z tego, co i tu widzę. Gdzieś tu może być wielka stopa. A wiesz, jak nie wiesz? Dobra, weźmy sobie tutaj. Ogólnie w wielkiej stopie wiele jest legend, mitów. Wiele osób niby twierdzi, że widziało wielką stopę. Ale wiele jest niby zdjęć, ale większość
Wiecie, jakie są teraz czasy, można typowo podrobić. Ale to, te znaki krwi nie wskazują na typową podróbę. Nie wiem, co tu się w ogóle dzieje, stało. Wygląda na atak jakiegoś zwierzęcia, albo i nawet nie zwierzęcia, tylko czegoś innego. To ma jakiegoś gościa. I znak. Porozmawiaj. Jacobs built one right here in the Whitetail Mountains. Okej, to już akurat wiem. Myślałem, że powie mi coś o wielkiej stopie. Dobra, to jest w tamtym miejscu. Ciekawe. A tutaj jest ten punkt widokowy ogólnie. A plamy krwi kierują się, widzę, dalej w głąb lasu. Dobrze, że ta misja nie jest w nocy. Się typowo horror zrobił. Dobra. To mam jakąś notatkę. Wpis z dziennika numer 419. Nie do wiary, słyszałem go. Prawdziwe wołanie Sensquisha. Jestem pewien, że dobiega z jaskini, a na pobliskim zboczu. Czuję, że dziś będzie dzień, w którym stanę z nim w oko w oko. Powiem, że prawdopodobnie mógł stanąć, bo tu są naprawdę brutalne ślady. Co to było? Wcale mi się to nie podoba. Albo to może być wielka stopa, albo jakiś zmutowany niedźwiedź. Wiele tutaj rzeczy widziałem w tym Far Cry'u. Zwłaszcza, że kult dużo eksperymentuje na zwierzętach. Dobra, no nic, rzuć kotwiczkę. Dobra, spróbujemy się wspiąć. Dobra. Tutaj spacja, żeby się wspiąć. Tutaj widzę, był kolejny obóz tego gościa, ale nie ma widzę żadnej notatki. Tutaj też nie ma nic. Dobra, definitywnie nie mów mi, że to jest jaskinia. Bardzo ciekawe. Mi się wydaje, że będziemy musieli tam zejść. Oj, musiałem przytrzymać. Z rozbiegu trzeba było lepiej wyskoczyć na tamtą skałę. Albo trzeba iść do jaskini. Albo nie, będę musiał to sprawdzić, tą jaskinię. Bardzo mi się to nie podoba. Tak czy siak na razie kieruję się w stronę kotwiczki. Dobra, rzuć. Dobra. Kolejny ciąg wspinaczki. Dobra, niestety tutaj nic nie zrobię. Chyba, że tutaj wejdę. Muszę poluzować trochę C. Nie! Och, o mały wóz, dobra apteczka. Ale zjebał. I to równo. Dodatek spadłem. Spadłem do tej jaskini. Także już korzystając z okazji, to może tu wejdę. Wow, ale tutaj nie wejdę. To jest tylko jakiś, myślałem, że to jest skała, ale znaczy jaskinia, ale nie mogę tutaj przejść. Czyli muszę się kierować na górę typowo. Fuck, ale żeby się kierować na górę, to muszę jeszcze raz z powrotem. Bo spieprzyłem tą misję. Dobra, tutaj jest Jess. Dobra, jeszcze raz spróbujemy się wspiąć. Dobra, jeszcze raz kotwiczka. Dobra. Okej, dobra. Teraz spacja. Dobra, kotwiczka później jest w tamtym miejscu. Dobra, hop. Hop, dobra. Teraz jeszcze raz, rzucimy. Teraz nie będę może do końca. Okej. I teraz sęk w tym, żeby tam się rozkołysać. Dobra. Wow, co to było? Coś gwizdło, dobra. Mniejsza z tym. Dobra. Hop. Dobra, tutaj hop. Dalej są tu plamy krwi. Nie podoba mi się to wcale. Dosyć wysoko się tutaj wspiąłem. W poszukiwaniu wielkiej, na tropie wielkiej stopy. No to ciekawe bardzo. Ciekawa misja. Aż mi się chce ją rozwiązywać. A ja się muszę tam wspiąć niestety. Ale tam jest kątwiczka. Ale z tej perspektywy nie wspiąłem.
NES-ie ogólnie. Chyba, że tam bym przeskoczył. Nie, tutaj mogę. Dobra. A tutaj są kotwiczki położone, widzę. Ale też za wysoko. Dobra, oj. Dobra, tutaj nie wejdę. Muszę wejść tutaj. Dobra, i tutaj mamy miejsce na kolejną kotwiczkę, przepraszam. Dobra, tutaj sobie wejdziemy. Chyba muszę się rozbijać znowu. Postaram się to zrobić. Muszę mieć... Dobra, może nie, może trochę w dół. Okej. Na pewno to o tamtą kotwiczkę chodzi, żeby ten, tylko muszę się rozkołysać. O, jest, dobra, jest komunikat o kotwiczce, żeby... Dobra, Bardzo ładnie. Dobra, i teraz muszę tam na górę. Dobra. I hop. O! Dobra, udało się. Okej, znajdź Densiego oraz jego klucz. Jestem już naprawdę blisko celu. Dziwne, ale tutaj każe mi teraz zejść. No bo jest chyba ten gościu. Nie zdziwiłbym się, jak tam by była jaskinia. Bo coś go tutaj musiało rozszarpać. Na razie tutaj nic nie widzę w pobliżu, żeby był jakiś owy potwór. Myślę, może Grace albo Nick w powietrzu by coś wykrył. Dobra. Jedyne co mi zostaje, to po prostu schodzić w dół. W strefie poszukiwań. Dobra, co odczep. Muszę uważać ogólnie. Wow. No ja myślałem, że to będzie jaskinia. Dobra. Na luzie. Karta Magnes. Dobra, zdobyłem. Otwórz chatę Hensiego całego. Spodziewałem się tej ala wielkiej stopy, ale tu nic nie ma, widzę. Chyba, że wejdę na górę. Dobra, tutaj raczej nic nie ma. Dobra, chata tego gościa jest tam. Dobra, zejdę sobie tutaj. Dobra, nic mi się na szczęście nie stało. Dobra, ostrożnie. Dobra. Tutaj i hop. Ale to będzie gorzej. No, a chyba, że tak. Nie jest to aż tak w miarę stromo. Także po... ale tu mogę spać. Dobra. Udało mi się już w miarę zejść. Chyba ta chata jest tam, ale już prawie jestem na miejscu. Dobra, tutaj zejdziemy sobie. Co? Cougar. A puma. Dobra, ogarniam temat, ogarniam angielski jeszcze w miarę. O, myślałem, że zginę. Dobra, mam wrócić do chaty. Dobra, owej wielkiej stopy nie widziałem. A szkoda. Chyba, że jeszcze tam na miejscu mnie coś zaskoczy. Ale raczej wątpię. Otwórz. Coś słyszałem ogólnie. Słyszycie to? Bo wiem, może to ta wielka stopa. Nigdy nic nie wiadomo. Oho. Ciekawe. O! Tak jest. Jeszcze wstał. Ciekawe, ogólnie to słyszałem jakiś dźwięk dziwny. Ale nic tutaj nie ma ogólnie. No nic. Jedyne co mi zostało, to otworzyć te drzwi.
Okej, udało się. Na tropie Sensquisha ukończono. Wzór. Tutaj mamy kolejne punkty umiejętności. Magazyn talentów. Zdobywasz 2 punkty talentów. Okej. Tutaj gościu się widzę typowo fascynował tą całą wielką stopą, ale nigdzie nie ma jakiegoś zdjęcia. Bigfoot. Ciekawa sprawa. Poza tym nie widzę. Jest kolejny punkt talentów. Zaraz spróbujemy sobie je zdysponować. Ciekawa sprawa. Czy mamy tu jakąś mapę albo cokolwiek? Powiem wam, że ta cała wielka stopa nie daje mi spokoju. Niby coś słyszałem, ale nawet nie ma tutaj na całym tym terenie żadnego opisu, cokolwiek, żebyśmy mieli jakąś styczność z jakimś potworem. Tu macie, jest ogólnie płyta winylowa znowu. Kto wie? Może istnieje, może nie. Cały Bigfoot. Tutaj mamy trochę kasy. Może kiedyś się tutaj wybiorę w te lasy, żeby poszukać tego całego, tej całej wielkiej stopy. Może mi się uda, może twórcy zapowiedzieli się na jakąś tutaj niespodzianką. Na razie słyszałem jakiś dziwny dźwięk. Sami słyszeliście na nagraniu, ale nic na razie nie widzę. Kto i wie? Dobra, może kiedyś pojawi się taka misja, żeby wyszukać martwej stopy, to wtedy będę coś na ten temat wiedział. Dobra, zajmiemy się kolejną skrzynką Prepersa. Chyba, że tak, mam 7 punktów umiejętności. Nie wiem, czy bym sobie, nie wiem, zdysponował coś. Torba na amunicję do karabinów. Torba na amunicję do strzelb może bym sobie wziął. Chyba, że może to, mistrzostwo eliminacji. Odblokowuję eliminację seryjną. Ale no to chyba sobie, a nie, mogę. Odblokuję eliminację seryjną. Eliminuję rzutem broni oraz eliminację bronią boczną. Możesz również eliminować wrogów z większej odległości. Łe, zajebista sprawa. To sobie wybierzmy to może. Okej. Zabójstwo eliminacji. Super sprawa. Dobra, i teraz sobie ogarnimy kolejny, już ostatni w tym odcinku, ostatnią w tym odcinku skrytkę Prepersa. I ona jest niedaleko, dosyć właśnie w tym miejscu, ale będę musiał, powiem wam szczerze, tutaj jest jakaś misja nawet, zew dziczy, ten mi prosi o ciało zniszczenie wszystkich wabików na wilki. A, to jest chyba teren jakiś. No, moi drodzy, tu zrobię cięcie, wezmę sobie jakiś helikopter gdzieś i po prostu po cięciu zobaczymy się już w okolicach tej skrytki Prepersa. Także widzimy się po cięciu. Okej, właśnie dolatuję do tej ostatniej właśnie skrytki Prepersa. Ogólnie to był taki ciężki teren, wybrałem się z buta tutaj, ale chyba gdzieś tutaj zleciałem, już później nie mogłem wejść. Musiałem wrócić się gdzieś tam, to chyba do tej mapy, tutaj w tym miejscu, bo tutaj było jeszcze, nie zauważyłem. Wrócić się po helikopter. Oj. Myślałem, żebym się rozbił. Ojej. No to jest w tym miejscu, także i tak możemy przysiąść, tylko delikatnie. Dobra. Okej, to powinien już. Ups. No ta. To będzie po helikopterze. Dobra, Jess. Do mnie. Ha. Dobra, wylazła. Dobra. Najwyżej jakoś się przemieszczę szybką podróżą. Dobra, i tutaj mam nową skrytkę. Ciekawe, co o niej w tej skrytce chodzi. To sobie sprawdzimy. Tutaj mam przy okazji jakieś ziele. No nic. Ciekawe, zaskoczyłbym się, jeżeli tutaj w tej misji też mówią, co to jest. Grace ta przeleciała. No to jestem w szoku. Jess helikopterem, dobra jest. No i to mi się podoba. Dobra, mam wsparcie powietrzne. Dobra, przeczytajmy, o co tu chodzi. Odręczna notatka do Shep.
Przeklęty złodziej znowu wdarł się do mojej skrytki. Zamierzam wytropić tego gnoja. W międzyczasie sprawdź, czy da się coś zrobić w tym zamkiem. Ni cholery więcej na to nie pozwolę. Hunter Quill. Okej. Okay. Niepożądany gość. Znać Franka i jego klucz. No, do tego klucza trochę mi brakuje. Jestem ogólnie w strefie poszukiwań. Dobra, tylko gdzie ja go mam znaleźć? Nie podoba mi się to, że Jazz helikopterem sobie lata. To jest fajna sprawa. Chyba niby tu jest gdzieś ten gościu. Ale poza tym widzę tylko pramię krwi, nic więcej. Tu jest chyba że tu tam trzeba się wspiąć. Dobra, weźmy kotwiczkę. Dobra. Nie, to jest tylko amunicja, niestety to nie będzie takie łatwe. O, chyba mam gościa. Chyba niedźwiedź dorwał go. Dobra, wiem gdzie mam szukać. Dobra, zejdźmy sobie tą kotwiczką. Dobra. Puść. To było chyba tam na górze. O nie, to było tutaj. Dobra, już go widzę. Ale jest tu niedźwiedź, dobra. Dobra. Mały wóz. Muszę przeładować na tą zwykłą amunicję. Kogo niedźwiedź tym razem załatwił. Weźmy sobie skóry. Dobra, jest gość, jest klucz. Klucz Franka. Otwórz chatę Franka. Dobra, no to tak ja także zrobię. Otworzę tą tamtą Javierkę i tam będziemy mieć kolejne punkty umiejętności. Tym samym zakończymy sobie misję polegającą na skrytkach Peepersa. W następnym odcinku po prostu zajmiemy się już misjami fabularnymi. Jest tu taka jedna misja właśnie w tym regionie. Mimo że załatwiliśmy głównego złego tego regionu, głównego złego lidera kultu, czyli Jacoba. Dobra. Okej, okay, skrytka Peepersa ukończona. Niepożądany gość. Super sprawa, tu wszystko przeszukajmy sobie. Trochę kasiory. Punkty talentu. Wow! Co to było? Zdobyłaś 2 punkty talentu, nie wiem co to było. Zdobyłaś 3 punkty talentu. Dobra, i poza tym będzie wszystko. Nic więcej tutaj nie ma. Także myślę, że tutaj w tym odcinku będzie na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Mi całkiem nieźle, choćby nawet z tą wielką stopą. Zapraszam do kolejnych odcinków z tej serii, także również u innych kolejnych. Przypominam, że na tym odcinku zajmiemy się typowymi misjami pobocznymi. Maroko Bragie, gry na maksymalny poziom trudności. Dzięki, na razie.